Fotowoltaika ci się wyłącza. Masz prawdopodobnie za wysokie napięcie. Jest na to bardzo, bardzo dobry sposób. Koniecznie obejrzyj do końca. Główną przyczyną zawsze jest podwyższone napięcie. No może nie zawsze, ale w większości przypadków podwyższone napięcie spowodowane dużą ilością instalacji fotowoltaicznych. Polak Damian skonstruował takie urządzenie, które jest genialnym sposobem na to, aby fotowoltaika już ci się nie wyłączała. Obejrzyj do końca. Zaczynamy! Cześć Damianie. Cześć, cześć. Słuchaj, jesteśmy na stanowisku Zamela i Zamel tutaj przedstawia urządzenie, które chyba trochę znasz. Tak, dokładnie. To jest urządzenie mojego pomysłu. Co to jest? To jest sterownik EcoZe PV. Dzięki niemu można utrzymać w sieci napięcie do 253, żeby fotowoltaika się nie wyłączała. Okej. Ale w jaki sposób to realizuje? Realizuje to w ten sposób, że mierzy napięcie na każdej fazie oddzielnie. Jeżeli na którejś fazie napięcie chce być przekroczone powyżej 253 V, uruchamia się regulator z płynną regulacją. Okay. No, różni się to od wszystkich innych urządzeń tym, że przekazuje tylko tyle energii do grzałki, bo to no, docelowo odbiorem energii jest grzałka. Nie, ale nie musi być grzałka. Nie musi być grzałka. Może być magazyn energii, może być ładowarka do akumulatorów, cokolwiek. Nie? Do samochodu. Ale najłatwiej jest to przekazać energię do grzałki. No, a latem? No latem też każdy się myje. No ale... W wodzie żółtkowej, tak? Latem możemy mieć dużo tej energii, prawda? I jeżeli no na przykład... Jedyny problem może być, jeżeli ktoś ma solary, nie? To może mieć po prostu problem ze zmagazynowaniem tej energii, to wtedy najłatwym sposobem jest jakiś akumulator, magazyn energii elektrycznej w tym momencie, nie? Mhm. No dobra. Tak, czym to się różni? Najważniejsze, że ma płynną regulację. Oddaje tej energii tylko tyle, ile potrzeba. To jest 200 W, 300, 500, 700, 800, 1,5 kW. Tyle, ile potrzebuje, nie? Bo inne przekaźniki napięciowe, jakiekolwiek rozwiązanie, załącz, wyłącz, oddają energii, pełna moc odbiornika się uruchamia. Jeżeli to jest działka 2 kW, no to idzie 2 kW. Jeżeli się uruchomią 3 fazy, to jest to 6 kW już, nie? Okay. A to urządzenie może być taka sytuacja, że na wszystkich trzech fazach odda tylko 600, czy 700, czy 800 W sumarycznie, nie? No dobra, i jak to wygląda, bo już rozumiem, że pomontowane są te urządzenia. Tak, to są pomontowane u klientów, jest na to podgląd, no klienci sobie chwalą. Przeważnie wszyscy, no, które montowałem osobiście, mieli wcześniej już pomontowane przekaźniki, gniazdka te inteligentne, były to po prostu usunięte i zamontowany ten sterownik EcoZe. Pokaż mi, z czego składa się to urządzenie. Może przejdź sobie z tamtej strony. Tak. Urządzenie składa się z dwóch elementów. To jest to układ pomiarowy. Ten układ mierzy na każdej fazie, jakie jest napięcie. I tu jest układ wykonawczy. Przez ten układ przechodzi prąd. Jest dołączone zasilanie i wyjście na odbiornik. Są jeszcze do tego sterownika przekładniki prądowe, które mierzą, jaki prąd przepływa przez grzałki lub jest też opcja druga tego sterownika do autokonsumpcji. Jeżeli uruchomimy tą opcję autokonsumpcji, to sterownik widzi, ile energii chce wypłynąć do sieci i dopiero tą całą nadwyżkę w pierwszej kolejności przekazuje też do zbiornika wody użytkowej na grzałkę lub do magazynu energii. Zależy, kto sobie podłączy jaki odbiornik. Okej. Okay. A powiedz mi, jak to jest z montażem tego urządzenia? Czy to jest jakieś problematyczne, czy... Każdy elektryk jest w stanie coś takiego podłączyć, bez problemu. A każda osoba zainteresowana sama? Zainteresowana sama na własną odpowiedzialność. Na własną odpowiedzialność. Tak. Okej. No dobrze, a czy to urządzenie też jest dostosowane do mocy fotowoltaiki, czy... Urządzenie tak, regulatory są standardowo po 25 A na fazę, także bez problemu do instalacji fotowoltaicznej 10 kW daje radę, ale są też regulatory mocniejsze, 40 A, 60 i 100 A. Także możliwości są różne. A jeśli można spytać, jakiego rzędu są to pieniądze, jeżeli chodzi o... Na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest do końca ustalone. Okej, okay. Czyli trzeba się pytać po tak, prostu... Tak, cena jest z widełkami między 1000 a 2000 zł. W zależności, okay, czy opcja z przekładnikami, czy jeszcze z czujnikiem temperatury, bo jeszcze jest wyjście w urządzeniu na czujnik temperatury, że będzie można regulować temperaturą w zbiorniku użytkowym, jaka będzie potrzebna. No dobra, a tu widzę jakąś antenkę.
Czyli to jest, komunikuje się również... Komunikuje się przez Wi-Fi. Wszystkie ustawienia, parametry odbywają się przez aplikację w telefonie lub przez komputerze. No, w telefonie przeważnie jest to prościejsze. Podgląd i odczyty parametrów też są zdalne. Aktualnie na dzień dzisiejszy poprzez stronę Home Assistant można zobaczyć, jakie napięcia są, jakie wykresy, no, w której godzinie sterownik zadziałał, z jaką mocą, to wszystko można podejrzeć. Okej. No dobra, jeszcze takie pytanie, bo niedługo mają być taryfy dynamiczne, różne takie akcje. Czy jest myśl w tym kierunku? W 2024 roku będziemy płacić, jeżeli to będzie, co godzinę będziemy płacić inną cenę energii elektrycznej. To urządzenie już jest przystosowane do połączenia się z jednym głównym serwerem, gdzie będziemy mogli w serwerze zaznaczyć najtańsze godziny, najtańsze ceny godzin energii i to urządzenie będzie się poprzez ten serwer uruchamiać automatycznie samo. Czyli jeżeli ktoś sobie zaznaczy taką opcję, że chce z tego korzystać, to urządzenie będzie, przypuśćmy, jeżeli będzie podłożone pod grzałkę, pod grzanie wody, będzie zagrzewać wodę w najtańszych godzinach energii. Są tu budowane 3 przekaźniki, które do tego będą zdolne. Nie? Napiszcie w komentarzu, czy również macie jakieś problemy z podwyższonym napięciem, czy wam też się fotowoltaika wyłącza, a może macie jakieś inne sposoby na to, aby wam się nie wyłączała. Bardzo jestem ciekawy waszych spostrzeżeń, waszych opinii. Piszcie w komentarzu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!